Oglądajcie kanał podróżnicy.pl. Siemanko, witajcie na kanale podróżnicy.pl. Wracamy do was. Po krótkiej przerwie. No, jakiś, bo nawet nie powiedziałabym, że aż takiej krótkiej. No, po 3-miesięcznej gdzieś tam. No. Tak, my jesteśmy właśnie w Zakopanem. Dojechaliśmy po 12-godzinnej trasie. I naprawdę... Pociągiem. Możemy wyglądać troszeczkę tak słabo, bo właśnie dotarliśmy do naszego pokoju. I słuchajcie, możemy wam powiedzieć coś o tym przejeździe? Nie, najpierw to bym powiedział, że warto pójść zawsze, jeżeli chodzi o bilety. Tak. Do kasy bezpośrednio, bo przez apkę, kiedy Monia sprawdzała bilety, to wyszło nam około 500 zł w dwie strony. Mhm. A jak poszliśmy do kasy... Za trzy osoby. A jak poszliśmy do kasy na dworcu w Olsztynie, to co? To wyszło nam 387 dokładnie chyba. W dwie strony, w tym jeden bilet ulgowy i to był bilet rodzinny ogólnie. Także warto pójść i się zapytać, pani tam wam dopasuje ten przejazd. No i słuchajcie, siedzieliśmy w tym przedziale już do Zakopca z Iławy, ogólnie w 8 osób. No nie było łatwo, bo to nie był ten przedział sypialniany, to był normalny przedział, wiecie, tylko z siedzeniami. No nogi nas super ekstra bolą, tak naprawdę. No chyba teraz trochę przykimamy, nie? Chyba przykimamy, ale najpierw zjemy śniadanie, także... Byliśmy w sklepie w Netto, zrobiliśmy zakupy. Musimy się tu ogarnąć w pokoju. Tak. Jesteśmy w willi Alfa na Chramcówkach 13. Na ulicy Chramcówki 13C. Tak jest. Nie przedłużamy i zaczynamy. Pokażemy wam, jak wygląda pokój. Dobra, i zobaczymy, czy to prawda, że Zakopane jest takie drogie. Aha, jeszcze jedna rzecz. Za pokój zapłaciliśmy za tydzień od piątku do piątku 1000 zł, tak? Tak, 990 dokładnie. Tak jest. A, no ale jeszcze ja może dodam, że gdybyśmy zamówili pokój dwa dni wcześniej, to byśmy ze 300, 350 oszczędzili, no ale nie mogliśmy, bo tam musieliśmy czekać do pewnego momentu po prostu. I dlatego tak, wiecie, wszyscy przed feriami już rezerwowali miejsca noclegowe. Także do później. W naszym pokoju macie też aneks kuchenny wspólny do trzech pokoi, nie? Czyli tak, szóstka, piątka, my byliśmy w czwóreczce. Jesteśmy. No zobaczcie, jest kuchenka z tutaj palnikami, wszystko jest co potrzeba. Oprócz korkociągu to już wam mogę powiedzieć, bo jakieś winko sobie kupowaliśmy i nie było niestety korkociągu. Także jakbyście tu spali, to się zaopatrzcie. A tak wyglądał pokój, trzyosobowy pokój. Tu spaliśmy sobie my z Monią. A tutaj spał młody. Ten człowiek tutaj, co siedzi i gra sobie. W co grasz, młody? W szkoki. No i dobra, macie telewizorek, jakieś tam telewizja naziemna. Z tyłu jest parking, gdybyście przyjechali i autem, tylko balkon jest tak. To zaraz pokażę, wyjdę na balkon i pokażę. Tu jest taka łazieneczka. Spoko, powiem wam, że wszystko co trzeba jest. O. Ciach. No i za te lokum zapłaciliśmy za 6 nocy 990 zł. Macie spory taras, spory balkon, więc jak przyjedziecie sobie latem, to spokojnie możecie jeść śniadanka na tarasie. A tutaj jest mała suszereczka do ubrań. Zawsze można na balustradzie też przesuszyć, wiadomo, nie? Ciuchy w razie co? W razie czego? No. Musiałem zmienić światło, ściemnić trochę, żeby wam pokazać właśnie, jak wygląda widok z okna. No i jest tu parking. Jest parking tak mniej więcej, no jak dobrze stanął, to cztery samochody by się zmieściły, ale widzę, że tak parkują tak sobie, więc jest jak jest. Bought a new house, promised you heaven, but it never did work out. Got a new job and moved uptown. Słuchajcie, to co widzieliście, to były przebitki z naszego dzisiejszego obiadu. Później pewnie pojedziemy też do innej restauracji, ale to się nazywało Chatka Puchatka i znajduje się przy ulicy Krupówki 35, ale nie jest to takie oczywiste, nie traficie tak z mapami łatwo, jakby się tak, mogło trzeba wydawać. Wejść w podwórko trzeba przez takie wąskie przejście, no nie? Słuchajcie, no cenowo przystępnie i bardzo smacznie, takie domowe obiady, jak
będziecie dłużej i budżet będzie taki sobie, to zawsze... Tak, albo będzie się już kończył, to właśnie to jest dobre miejsce. To jest dobra opcja. Może wystrój w środku nie zachwyca, ale żarcie naprawdę spoko, duże porcje. Borys wziął dwa schabowe z piersi z kurczaka, gigantyczne, plus frytki, plus surówki, zapłacił za to 30 zł. Ja wzięłam dewolaję z frytkami i surówkami, zapłaciłam za to 28, a Łukasz... A ja kwaśnicę z ziemniakami, do tego gulasz wołowy z ziemniaczkami. Wieprzowy, przepraszam. No i cały rachunek wyniósł 102 zł. 102 zł. A, jeszcze 3 herbaty. A, jeszcze 3 herbaty, tak. Więc naprawdę w tych czasach, no to... Tak, jeszcze tutaj na Krupówkach to na pewno takich cen nie znajdziecie. No widziałem, tutaj szliśmy właśnie po Krupówkach, po Deptaku, no to zupa pomidorowa. 3 dychy. No to jest za dużo moim zdaniem. My pewnie przyjdziemy się później gdzieś tam na jakieś grzane winko czy coś, ale na obiad preferujemy takie ceny, szczerze mówiąc. No, pójdziemy na pewno gdzieś poszukać jakiejś karczmy z klimatem, że tak, może jakaś żeby góralska jeszcze, muzyczka, tak, bardziej regionalne żarcie, może właśnie gdzieś, gdzie będą przygrywać, jeszcze to na pewno pójdziemy, ale tak wiecie, tak na co dzień, żeby obiad taki normalny zjeść, to jak najbardziej tutaj spoko, nie? Mhm, tak jest. No. Krupówki to najsłynniejszy deptak w Polsce i najbardziej znana ulica w Zakopanem, w samym centrum miasta. Zaczynają się na skrzyżowaniu z Nowotarską i ciągną ponad kilometrowym deptakiem na południe. Można tu skorzystać z takich atrakcji jak przejażdżka saniami, zdjęcie z misiem czy inną postacią z bajek. Na Krupówkach mieści się również wiele restauracji oraz sklepów z pamiątkami. Miejsce to tętnie życiem, jest gwarno i tłoczno. No i co, kochanie? Jak tam? Musiałem się wyprawić pod tą czapką, to zawsze jak z Tito jakiś. Zeszliśmy, słuchajcie, sobie do Gazdowo Kuźnia na samym końcu Krupówek. Wzięliśmy sobie grzane winko w takich ładnych. Ale też się nagrzewają te. No emaliowane zawsze, no, że nagrzewają. Młody tutaj ma herbatkę z Grey, zaraz przyjdzie mu serniczek. Jak młody, myślisz? Dobry, będzie pyszny. Myślę, że będzie dobry, jo. No, to dobrze. Lubisz herbatkę, nie? Z Grey. Lubisz, no to dobrze. Słuchajcie, my to dzisiaj w ogóle tak na spokojnie, nie? Bo też jesteśmy wymęczeni po tej podróży i ten pierwszy dzień to jest taki jeszcze takiego zalegania trochę, więc... No tak, taki mały łazimy, rekonesans, wiecie, rekonesans robimy i... A jutro już ruszymy do Doliny Kościńskiej. Mhm. A tu za oknem wygląda to tak, zobaczcie. No teraz fajnie, bo już ciemno, wszystko jest podświetlone. Fajnie wygląda. I ciągle sypie, ciągle sypie. I bought you everything, you never questioned why. All this time I waited for a season where everything felt right. All the different phases and the reasons to make it all worthwhile. Witajcie w dniu kolejnym. Chciałam opowiedzieć jeszcze o sytuacji, która nam się przydarzyła wczoraj w pociągu, w zasadzie przedwczoraj tak naprawdę. Wsiedliśmy do pociągu, tam jechaliśmy kawałeczek i tak nam się wydaje, że to w Wawce wsiadła ekipa młodych ludzi. Młodych, tak mi się wydaje, że mniej więcej 21-24 lata. Która rozpierdzieliła po prostu system. Przez całą drogę, czyli do samego Zakopca, bo w Zakopcu wysiedli razem z nami, pili, darli się, zwymiotowali na okno, biegali po korytarzu, nie wiem co jeszcze tam robili, no wiele, wiele innych rzeczy. Po prostu nie dawali spać innym, którzy byli w tym wagonie. I tak naprawdę no to nam to jeszcze w miarę tam, wiecie, aż tak... W sumie nie, że nie przeszkadzało, ale no my to jeszcze wytrzymamy, o tak powiem, bo mamy dużego Borysa już, więc tam nie mamy małych dzieci, ale w przedziałach były rodziny z małymi dziećmi i naprawdę im to przeszkadzało i zwracali im uwagę nieraz, niejednokrotnie i była też 3 razy straż. Czy ochrona, tam nie wiem, ochrona kolei, czy coś takiego. No i nic sobie z tego nie robili. Po prostu zachowywali się jak totalne bydło. I nie o to chodzi, bo ja kumam, że oczywiście, że jest tak, że imprezujemy. My imprezowaliśmy, jak byliśmy młodsi i teraz tam też zdarza nam się, więc rozumiem to jak najbardziej. Tylko po prostu trzeba zwracać uwagę też na innych. A nie tak, że jesteśmy... Myślimy, że jesteśmy sami, o tak, bo nie jesteśmy sami, a tym bardziej z tymi wymiocinami to już w ogóle, to jest po prostu jakiś kosmos, tym bardziej, że kibel był
zaraz obok ich przydziału. No to było mega słabe i jeszcze puszczali muzole z głośnika, z bluetootha, ale tak hardkorowo głośno, że tak jakbyśmy byli po prostu na disco, nie? No mówię, no nam to jeszcze, my to jeszcze przeżyliśmy, ale małe dzieci, jakieś rodziny z małymi dziećmi już pewnie gorzej, więc wiadomo, jak małe dzieciaki nie wyśpią się, marudzą, to na pewno przeszkadza. Poza tym uważam, że trochę kultury wobec innych się należy, więc słuchajcie, jeżeli kiedyś to obejrzycie, to może pomyślicie następnym razem. A my właśnie się ogarniamy i zbieramy do Doliny Kościeliskiej. Zaraz będziemy szli na busa. No więc chciałem wam powiedzieć, że moja żona Monika jest strasznie kłótliwą osobą. Musi się ze mną kłócić ciągle i się śmieje tam. I mnie denerwować. Nie, kochanie? Tak. No nie? No, jest to nasz drugi dzień. Wczoraj był tylko... Nie słuchajcie go, rekonesans. To jest taki wkręt. Jaki wkręt? Tak jest, bez żadnych wkrętów. Najlepiej to od wszystkiego umyć ręce, to jest system Łukaszki. Tak, dobrze, już powiedziałaś, co miałaś do powiedzenia? No i zakończmy na tym, bo nie będziemy się kłócić. Dobra. Tutaj na antenie. Na antenie naszego kanału. Idziemy, ale zima jest piękna, cały czas śnieżek pruszy. Idziemy wypłacić siano, gotóweczkę, ponieważ pewnie w dolinie nie będzie można płacić kartą. Gotówką, chciałem powiedzieć. Prawdopodobnie, no. Prawdopodobnie. Więc musimy to sprawdzić, ale lepiej mieć gotówkę jakąś ze sobą. No tak, w Bieszczadach tak było, że w tych parkach narodowych nie akceptowali kart, więc lepiej się zabezpieczyć. Znowu pada śnieg po oczy. Ale się zdyszałem, o Jezu, pod tą górkę. Ale jest piękna zima, powiem wam. Ale dzisiaj jest cieplej chyba niż wczoraj, nie? No chyba tak, chyba tak. I nie sypie taki gęsty śnieg jak wczoraj, nie? Wczoraj no dawało cały dzień. Idziemy znaleźć busika. Vis-a-vis dworca macie tutaj, stają busy. I stąd odjeżdżają właśnie do doliny. Proszę bardzo. Także my wsiadamy i jedziemy. Z samej doliny będziemy nagrywać. Bought a new house, promised you heaven, but it never did work out. Got a new job and moved uptown. I bought you everything, you never questioned why. All this time I waited for a dotarliśmy do Doliny Kościeliskiej. Musicie dojechać busem do wsi Kiry i znajdziecie dużą taką karczmę drewnianą i za tą karczmą znajduje się kasa biletowa. Kupujecie bilety, normalny po 7, ulgowy 3,5, no i ciśniecie. I my właśnie idziemy. Tak wygląda wejście, jesteśmy przy samym wejściu. Tam jest kasa po lewej stronie. Idziemy, tutaj koniki sobie są z saniami zaparkowane. Ciśniemy. Na razie nie ma dużo ludzi, także jest fajnie. No ale jest która godzina? 10:30 około? No. Dlatego tak może jeszcze się nie zebrani po melanżach sobotnich. Podobno trasa jest bardzo łatwa dla dzieci, dla rodzin. Jest także płasko, tak jak powiemy to widzicie. Później, na koniec zobaczymy jak przejdziemy. Odśnieżone ładnie, także. Dolina Kościeliska to jedna z najpiękniejszych i najczęściej odwiedzanych dolin tatrzańskich. Pierwsza część dostępna jest także dla konnych dorożek. W XIX wieku Dolina Kościeliska była poważnym ośrodkiem hutniczym. W okolicznych górach wydobywano najpierw rudy metali kolorowych, głównie srebra, a potem żelaza. Driving on.
Doszliśmy do schroniska na Hali Ornak, przeszliśmy Dolinę Kościeliską, po drodze możecie znaleźć wejścia do kilku jaskiń, na trasie również są toalety co kilkadziesiąt metrów. To i to je jakieś stoją, tak. Tak, to no i to je, no i co jeszcze, te stoły z ławkami, no ale wiadomo, teraz jest zima, więc nie można sobie usiąść. Zjedliśmy tu po zupie, ja z Monią grzybową, młody żurek, żurek dwie dyszki, grzybowa 17, sporo ludzi w środku, więc... Dlatego zjedliśmy na zewnątrz. Zrezygnowaliśmy. Wiecie, co a, no i jest dzieje. Możliwość jednak płatności kartą. Wcześniej przeczytaliśmy, że nie ma, ale jednak jest. Także możecie sobie nie brać gotówki po prostu, chyba że nie będzie łączności, bo też tutaj z zasięgiem słabo, więc zawsze warto mieć coś przy sobie. Gotóweczkę mieć, no. Jak tutaj szliśmy, to zaczął naprawdę już gęsto dawać śnieg. Nie? Po raz kolejny dzień. No, nie mamy trochę szczęścia, bo wiecie, tych gór tak nie widać, nie? No, ale spoko, ogólnie jest pięknie. Aparat nam trochę zastrajkował, bo nie chciał się włączyć, ale po rozgrzaniu chyba mu zimno było, nie? Chyba tak. I ten. No co, idziemy w drogę powrotną. No już mamy zrobione parę kilometrów ładnych, nie? No już mamy, poczekajcie, już luknę tutaj na tym. Już mamy 8 kilometrów zrobionych. Także z powrotem ósemka, elegancki jeszcze spacer. Jeszcze później pojedziemy pewnie. Tak jest, a wieczorkiem fajnie. Na krupoweczki, co? Promised you heaven, but it never did work out. Got a new job and moved uptown. I bought you everything, you never questioned why. All this time I waited. No, ruszyliśmy z domu po wyprawie do Doliny Kościeliskiej. Boro został na chacie. Bo chcę jakiś meczek obejrzeć. Dobrze jest mieć 15-letniego syna, 16 już. 16 już. Tak. Juwe z kimś tam gra, nie wiem z kim tam. No i co? My idziemy poszukać jakiejś karczmy na naszym fanpage'u na Facebooku, na który zapraszamy tak. Was serdecznie. Poleciliście nam trochę restauracji, jeszcze nie wiemy do końca, którą wybierzemy, ale zaraz się zdecydujemy. Przejrzymy i zdecydujemy. Możemy wybrać tylko jedną, niestety spośród tylu, które nam tam pokazaliście. Ale jeszcze pokazaliście. Mamy kilka dni, więc nic straconego. Tak jest. To, co chcieliśmy powiedzieć jeszcze, to, że te ceny w tych niektórych miejscach są po prostu jakieś chore. Na przykład w takim schronisku, nie? Zupa grzybowa 17 zł. Tam na Hali Ornak, gdzie dzisiaj byliśmy. Tak, oni sobie zdają z tego sprawę, że no są monopolistami. No dokładnie. I dlatego takie ceny. Też wiemy, że wiecie, no ceny są teraz duże, ale za taką miskę średniej jakości zupy, no 20 zł za ten żurek. Borysa, żurek Borysa. I jeszcze chłodna ta, znaczy chłodna. Właśnie. Ledwo ciepło, tak. Dokładnie, powiem. Wiecie, ktoś idzie przymarzli przez ten czas, tak? To powinna być chociaż gorąca ta zupa, nie? No, no ale co zrobić, no. Mają monopol, wiedzą dlatego, że mogą sobie pozwolić na takie ceny. I wszędzie w takich miejscach, niestety tak jest, nie? No. No bo w sumie mają, kurczę, taki ruch, że no nie musieliby, nie? I tak naprawdę cały rok tutaj, tak? Więc cały rok zarabiają na turystach. No, idziemy sobie tutaj taką fajną alejką, gdzie wiszą bombki jeszcze poświąteczne na słupach. Zaraz wam pokażemy, jak to wygląda. No i lecimy. I się zmachaliśmy. I zmachaliśmy się i ręka mnie boli od trzymania aparatu już. Had a few kids, bought a new house, promised you heaven, but it never did work out. Got a new job, moved uptown. I bought you everything you never could. No dobra, przyszła ta moja jagnięcina, powiem wam, że no to światło tutaj jest słabe, żeby coś powiedzieć. Jest z takimi kluseczkami podana. I zaraz zobaczymy, popróbujemy. Słabo to będzie widać, bo jest bardzo czerwone. Ja zamieszam. Daj, ja zamieszam.
mało będzie widać, bo jest czerwono, jak widzicie, bo tutaj jest tak ciemno w tej karczmie, jest takie, wiecie, przytłumione światło jest mocno. Ale kapela góralska popyla, nie? Tak, kapela góralska przygrywa. Nie, klimacie jest ogólnie fajny. Tak, bardzo taki, fajnie. Niby a my jest tu usiedliśmy trochę jak Harry Potter pod schodami, tak, nie? Niby jest dużo ludzi, ale my akurat mamy takie kameralne miejsce mocno. Więc ja sobie wziąłem żurek. Żurek kosztuje 19 zł. No tanio nie jest tutaj, no nie oszukujmy się. Ale tu... Ale nie mówię o zupie teraz, bo tak. Akurat to spoko jeszcze cena, ale akurat w takiej karczmie. No ale ja jagnięcinę wziąłem, jagnięcina kosztuje 39 zł, no to jak na jagnięcinę to nie jest drogo. No nie, ale inne tylko, danie... Tylko, że mielona jagnięcina w jakimś sosie. No. To zobaczymy, nie? Jak to no ale może warto, zobaczymy, nie? No. Specyficzny smak, nie? No, ja lubię takie, dla mnie dobre. To jest, wygląda trochę jak ala spaghetti, sos. No bo tak trochę smakuje, trochę powiem tak szczerze. Smakuje. No. Taka jagnięcina mielona właśnie w tym. W pomidorach, nie? No, śmiesznie podane z kluskami takimi, nie? Had a few kids, bought a new house, promised you heaven, but it never did work out. Got a new no i co, wyszliśmy z góraleczki, ja tak jak widzieliście na przebitkach wcześniej, no co, zjadłem tą jagnięcinę, nie, bo się zamotałem, bo ludzie tu się patrzyli i tak się trochę zawiesiłem. Jadłem tą jagnięcinę, która kosztowała 39 zł, Monia Żurek i powiem wam, że wystrój fajny, kapela gra. Tak, klimacik ogólnie fajny. Zajwania na tych tam instrumentach, ale żarcie, ale jakiegoś żeby szału nie ma. Nie. Za taką cenę, kurde, to jakieś podanie, żeby było fajne coś. Ani podanie, ani taki jakiś smak super, to a nie a weszliśmy, był. Powiem wam szczerze, to też ci kelnerzy stoją się, patrzą, zanim przyszedł do stolika, to też minęło trochę czasu. Powiedział, no, że o nas zapomniał. Nie, no chociaż spoko. Szczery chłopak był, nie? Nie, spoko, miły był, sympatyczny. No. Każdemu się zdarza też, ale... Nie, no pewnie mają obłożenie, rozumiem, nie? Ale tak weszliśmy, to tak ani stolika nie pokazali za bardzo. No, tak. Trochę dziwnie, no tak, nic. Dużo osób polecało, ale my chyba po tej wizycie niekoniecznie, o tak. Tak jest, znaczy, no i żeby żarcie nas zachęciło, żeby to było coś takiego wow, że czegoś, co nie jadłem, nie? Nigdy, żeby był jakiś smak. Ja mam aparat, wiem. Nie, bo już widzę, Jezu, że już szukasz aparatu. Jak się zeskizowałam. No, także idziemy. Młody sobie zażyczył kepsona. Tak jak mówiłem wam, słuchajcie, to Boros sobie zażyczył kepsona. I jest tu taka sieciówka Turkish Doner Kebab. Pytałem się tam ludzi, to czy to Turek ma ten kebab, czy Góral, to mówią, że Góral. A to się pytam, czy chociaż był w Turcji, no to mówią, że był. To mówię, co, pewnie po dywany jeździł, nie? I przyjechał z kebabem, także widzicie, jak to jest w Zakopcu. Górale robią kebaby. Wszystko się zgadza, no nie? Tak jest. Ale zmękę mam pod górki, to jeszcze po tym koronie mam ostrą a w zmękę. Ogóle? Chciałem powiedzieć, że wychodząc z tej góraleczki spotkaliśmy znajomych, których poznaliśmy na biwaku w Sorkwitach. Tak. Mamy zamiar się spotkać, tylko że... Kochanie, no gdzie to ostrzenie? Weź wyżej. O. Mamy zamiar się spotkać, tylko nie wiemy kiedy. Przestarczy nam czasu. Dokładnie.